Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na naszym wydziale, na kolejnym spotkaniu w ramach Bliżej Nauki. Przedstawię Państwu naszego prelegenta, pana doktora Michała Drachuca. Otóż pan doktor uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze. Następnie prowadził prace badawcze w Kalifornii, w UCLA oraz w Caltechu, a następnie, to znaczy obecnie, realizuje staż podoktorski w Obserwatorium Astronomicznym naszego wydziału i jego główne zainteresowanie, jak tu mam zaznaczone, są to komety oraz inne małe ciała w naszym Układzie Słonecznym. W swoich badaniach posługuje się najlepszymi teleskopami naziemnymi, jak i kosmicznym teleskopem Hubble'a. Także proszę, panie doktorze, powiedzieć nam dzisiaj o Układzie Słonecznym, jakiego nie znamy. Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim opowiem Wam o Układzie Słonecznym, jakiego nie znacie, porozmawiajmy najpierw o Układzie Słonecznym, jaki zna każdy z nas. Bowiem już od wczesnego dzieciństwa każdy z nas nabywa jakieś własne wyobrażenie o Układzie Słonecznym i dba o to, no choćby szkoła podstawowa. Otóż program nauczania przewiduje, że każde polskie dziecko powinno wkuć na pamięć kolejność planet od Słońca. Więc mnie to, prawdę mówiąc, bardzo zawsze zastanawiało, dlaczego akurat kolejność planet od Słońca jest tym, czego naucza się małe dzieci. No cóż, na pewno da się to wkuć na pamięć, więc może właśnie dlatego. Niestety nie wymaga to żadnej głębszej refleksji, nie trzeba przy tym nic rozumieć. Ale jest to jakaś wspólna płaszczyzna wiedzy o Układzie Słonecznym, którą wszyscy posiadamy, a najmłodsi uczestnicy tego spotkania pewnie niebawem posiądą. Niestety trudno jest wywinąć się programowi nauczania. Więc prześledźmy tą kolejność wspólnie, skoro to jest taka nasza wspólna płaszczyzna. Więc najbliżej Słońca krąży? Bardzo dobrze. Następnie mamy jaką planetę? Bardzo ładnie. Później krąży? Ziemia. Następnie mamy? Mars. Później? Jowisz. Bardzo dobrze. I Neptun, czyli mamy 8 planet. Moi drodzy, z tym schematem jest jednak pewien problem. I nie chodzi wyłącznie o to, że planety mają tutaj oczy, robią do nas zeza i generalnie podejrzliwie się uśmiechają. Jest jeszcze inny, poważniejszy problem. Mianowicie nie jest tutaj zachowana skala odległości ani skala rozmiarów w Układzie Słonecznym. Możemy wprawdzie użyć lepszego schematu, takiego jak na przykład ten. Tutaj zachowana jest już skala rozmiarów, czyli widać wyraźnie, że na przykład Jowisz jest około 10 razy większy niż Ziemia, ale nadal nie jest zachowana skala odległości. Jeżeli chcielibyśmy zachować skalę odległości, tak jak na tym rysunku, wówczas oczywiście te najmniejsze planety będą bardzo małe, a swoją drogą skala rozmiarów na tym rysunku wprawdzie jest zachowana, ale jest to zupełnie inna skala niż skala odległości. Gdybyśmy chcieli narysować Układ Słoneczny tak, jak on wygląda w rzeczywistości, wówczas wszystkie planety byłyby na tym rysunku po prostu maleńkimi punkcikami i nie dałoby się odróżnić, która jest większa od której. Ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do naszej wyliczanki i spróbujcie odpowiedzieć mi na pytanie, która planeta jest najbliższa Ziemi? Tym razem już nie Słońca, tylko względem Ziemi. Ten rysunek jest mylący, ponieważ tutaj nie jest zachowana skala odległości. Która planeta jest najbliższa Ziemi? Słucham. Wenus. Wenus. Pierwsza odpowiedź. Są jakieś inne pomysły? Słucham. Mars. Jeszcze jakieś pomysły? Słucham. Jowisz. Odpowiedź Wenus i Mars jest... Obie te odpowiedzi są poprawne, co ciekawe. A tak naprawdę odpowiedź na to pytanie zależy od tego, o jakiej dacie mówimy. Otóż bywa tak, że najbliższą planetą Ziemi rzeczywiście jest Wenus,
Ale bywa też tak, że najbliższą planetą Ziemi jest Mars. A czasami jest również tak, że najbliższą planetą Ziemi, wyobraźcie sobie, jest Merkury. Mamy taką sytuację wówczas, kiedy i Wenus, i Mars znajdują się po drugiej stronie Słońca niż Ziemia, natomiast Merkury znajduje się po tej samej stronie Słońca, co Ziemia, i wówczas to Merkury jest w takim właśnie czasie najbliższą planetą Ziemi. Także na to pytanie nie da się tak do końca udzielić jednoznacznej odpowiedzi, natomiast wszystkie tego typu schematy, gdzie planety są ustawione w jednej linii, no mogą być szalenie mylące. Moi drodzy, nasze wyobrażenie o Układzie Słonecznym nie zmieniło się specjalnie od czasów Kopernika, który ogłosił światu teorię heliocentryczną, czyli że planety okrążają Słońce. Oczywiście w ciągu kolejnych wieków udoskonalano ten obraz Układu Słonecznego, który przedstawił Kopernik. W szczególności Kopernik nie mógł wiedzieć, że za orbitą Saturna mamy jeszcze dwie planety, Urana i Neptuna. Uran został odkryty w 1791 roku, a Neptun w 1846. Zresztą krótko po odkryciu Urana odkryto także pas planetoid między orbitami Marsa i Jowisza. A jeśli chodzi o sam kształt orbit planetarnych, to już krótko po ogłoszeniu teorii Kopernika Kepler doprecyzował, że nie są to orbity kołowe, tak jak na tym rysunku, ale że są to tak naprawdę orbity eliptyczne. W każdym bądź razie stan wiedzy o Układzie Słonecznym zmieniał się niezwykle powoli. Prawdziwa rewolucja w tym zakresie zaczęła się tak naprawdę dopiero w XX wieku, i to za sprawą wysłania w kosmos pierwszych sond międzyplanetarnych. Wielu z Was zapewne spotkało się ze zdjęciami planet uzyskanymi przez sondy Voyager. To jest taki klasyczny obrazek. Zdjęcia te zostały wykonane jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. Natomiast w tym momencie prasa bardzo często donosi o coraz to kolejnych spektakularnych misjach kosmicznych i zalewają nas przewspaniałe, najbardziej spektakularne zdjęcia z tych odległych światów, jakie możemy sobie wyobrazić. Tutaj na przykład widzą Państwo nieprawdopodobny wręcz krajobraz Plutona. Plutona, tego Plutona, który krąży 40 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Zdjęcie to zostało wykonane przez sondę New Horizons w ubiegłym roku. Tu z kolei widzicie Państwo niezwykły krajobraz komety. Tak, to jest prawdziwy krajobraz komety. Coś, co trudno sobie było wyobrazić jeszcze parę lat temu. Tutaj natomiast widzicie księżyc, jeden z księżyców Saturna. Ten akurat nazywa się Hyperion i został sfotografowany w ramach misji Cassini. Ale te wszystkie spektakularne obrazki ja zaliczam jeszcze do tego znanego Układu Słonecznego, ponieważ, tak jak wspomniałem, mamy z nimi do czynienia na co dzień w prasie i telewizji. Natomiast równolegle z tą wielką rewolucją, która dokonuje się za sprawą sond kosmicznych, rozgrywa się także inna, dużo mniej medialna rewolucja w naszym rozumieniu Układu Słonecznego. I ta rewolucja odbywa się z wykorzystaniem teleskopów astronomicznych oraz bardzo zaawansowanych modeli komputerowych. I to właśnie o tej cichej rewolucji, która zaczęła się w latach 90. ubiegłego wieku, będę chciał Wam dzisiaj opowiedzieć. Ta rewolucja odsłania Układ Słoneczny, jakiego zapewne Państwo nie znają. Więc odkrywanie tego Układu Słonecznego, jakiego nie znacie, zaczniemy tuż za orbitą Neptuna. Tam się w tym momencie w naszych myślach przenosimy. No i zastanówmy się, cóż takiego ciekawego możemy znaleźć za orbitą Neptuna. Otóż przez kilkadziesiąt lat uważano, że za orbitą Neptuna nie ma nic innego, jak takie maleństwo zwane Plutonem. Tutaj widać, że przy Plutonie jest jeszcze inna kropka, to jest jego księżyc, ale generalnie ten układ
Pluton, Charon to było wszystko, co znaliśmy za orbitą Neptuna. W połowie lat 80. ubiegłego wieku pewien człowiek, który się nazywa David Jewitt, zaczął zastanawiać się, dlaczego za orbitą Neptuna jest tak dziwnie pusto. No, wewnątrz Układu Słonecznego mamy po pierwsze dużo planet, a oprócz tego są tam niezliczone wręcz ilości planetoid i bardzo duża liczba komet, więc można powiedzieć, że to wnętrze Układu Słonecznego jest trochę jak centrum miasta, które naprawdę tętni życiem. Natomiast za orbitą Neptuna rozpościerała się taka dziwna pustka, którą wypełniał jedynie malutki Pluton. Straszne marnotrawstwo przestrzeni. Więc Jewitt zastanawiał się, dlaczego tak jest, i doszedł do wniosku, że albo tam rzeczywiście jest pusto, to znaczy wszyscy poszli i zgasili światło, albo nie byliśmy w stanie jeszcze odkryć obiektów, które tam się znajdują, ponieważ są tak daleko, że świecą niezwykle słabo, za słabo jak na ówczesne teleskopy. I tutaj natrafiamy na jeden z głównych problemów astronomii, którym są ogromne dystanse do obserwowanych obiektów. Otóż jeżeli wyobrazimy sobie obiekt o pewnych rozmiarach, na przykład w odległości od Słońca, takiej, w jakiej znajduje się Jowisz, oraz taki sam obiekt, który znajduje się kilka razy dalej, sześć razy dalej, w takiej odległości, w jakiej znajduje się Neptun, to ten obiekt w odległości Neptuna będzie ponad 1000 razy słabszy niż obiekt w odległości Jowisza. I dzieje się tak dlatego, że po prostu ilość światła docierającego od Słońca do obiektu zmienia się z odwrotnością kwadratu odległości, a następnie ilość światła, która odbija się od obiektu i wraca do, i przylatuje na Ziemię, również zmienia się z odwrotnością kwadratu odległości. Więc ponieważ odległość Ziemi i Słońca jest dość podobna w porównaniu do tych odległych światów, można powiedzieć, że ilość docierającego do nas światła zmienia się z odwrotnością aż czwartej potęgi odległości. I to ma nieprawdopodobnie, nakłada nieprawdopodobnie silne ograniczenie na możliwości obserwacji tych odległych obiektów. Ale jednocześnie na początku lat 80. Jewitt zaobserwował kometę Halleya w bardzo dużej odległości od Słońca, większej niż odległość, w której krąży Saturn. I to zwróciło mu uwagę, że obiekty większe niż kometa Halleya może dałoby się zaobserwować nawet za orbitą Neptuna. I zapoczątkował wraz ze swoją studentką Jane Lu wieloletni program poszukiwania takich obiektów. Tutaj widzicie Państwo zdjęcie wykonane w 1990 roku w kokpicie jednego z teleskopów. Tutaj jest Dave Jewitt, a tutaj Jane Lu w czasie przeszukiwania przestrzeni za orbitą Neptuna. Początkowo swoje badania zaczęli teleskopami w Arizonie. Później Dave Jewitt przeniósł się na Hawaje i tam uzyskał dostęp do lepszego teleskopu. W ciągu lat trwania programu również znacznie zwiększyły się kamery, którymi przeszukiwali niebo, więc można było za jednym zamachem przeczesać dużo większą połać nieba. No ale kolejne lata dawały wynik negatywny. To było szalenie frustrujące. Ja miałem przyjemność i zaszczyt odbyć jeden ze staży podoktorskich w grupie Dave'a Jewitta i wykorzystałem tą okazję, żeby dopytać go co nieco o kulisy tego programu. W szczególności interesowało mnie, jak to było możliwe, że program, który systematycznie dawał wynik negatywny, ciągle uzyskiwał czas na teleskopie. Wiecie Państwo, czas na dobrym teleskopie jest niezwykle cenny i astronomowie muszą mocno o niego rywalizować. Zazwyczaj dwa razy w roku składane są wnioski o dostęp do danego teleskopu i wybierane są jedynie najlepsze programy. A prawda, Jewitt poszukiwał latami. Otóż on mi się przyznał, że tak naprawdę odcięto mu dostęp do teleskopu właśnie dlatego, że jego program nie przynosił żadnych rezultatów. I dla większości naukowców to w zasadzie zamyka temat.
Ale Jewitt postanowił troszeczkę przechytrzyć te wszystkie komisje, mianowicie zaczął składać wnioski na inne projekty, które na papierze prezentowały się wyśmienicie. Komisje przyznające czas były oczywiście zachwycone, nadal ponownie zaczęły mu przyznawać czas, ale on w tym czasie zamiast obserwować to, co obiecywał we wnioskach, dalej szukał obiektów poza orbitą Neptuna. I proszę Państwa, tak, jeszcze pokażę krótko teleskop. To jest niezwykły teleskop, ponieważ tym teleskopem udało im się wreszcie dopiąć swego. Otóż 30 sierpnia 1992 roku, po 6 latach tych mozolnych poszukiwań, wraz z Jane Lou odkryli pierwszy obiekt za orbitą Neptuna. Widać wyraźnie, jak ze zdjęcia na zdjęcie zmienia on swoje położenie na tle odległych gwiazd i galaktyk. Obiekt ten porusza się na niebie na tyle wolno, że od razu było wiadomo, iż znajduje się bardzo daleko od Słońca, dalej niż jakikolwiek inny znany obiekt. Do dnia dzisiejszego odkryto ponad 2000 obiektów za orbitą Neptuna. Także to odkrycie z 1992 roku to był tak naprawdę sam czubeczek góry lodowej. Okazuje się, że odkrycie to miało przemożny wpływ na całą astronomię planetarną, dlatego w 2012 roku, 20 lat po tym odkryciu, Dave Jewitt i Jane Lou zostali uhonorowani bardzo prestiżową nagrodą Shaw. Ona jest nazywana czasem azjatyckim Noblem. Dostali do podziału $1 000 000, a oprócz tego każdy dostał taki ładny złoty medal. To właśnie wtedy byłem na stażu w grupie Dave'a Jewitta, także euforia była niezwykła. Ale ta euforia stała się jeszcze większa, kiedy dosłownie parę tygodni później dowiedzieliśmy się, że Dave Jewitt, Jane Lou i jeszcze jeden naukowiec zostali w tym samym roku odznaczeni nagrodą Kavli. To jest kolejna z nagród, gdzie pula wynosi $1 000 000, tym razem do podziału na 3. Proszę Państwa, do czasu odkrycia fal grawitacyjnych Dave Jewitt i Jane Lou byli jedynymi naukowcami, którzy dostali Shaw Prize i Kavli Prize w tym samym roku, więc to pokazuje, jak ogromnym dokonaniem było odkrycie pierwszego obiektu poza orbitą Neptuna. A mam nadzieję, że dla najmłodszych będzie to zachęta, żeby być upartym, żeby się nigdy nie poddawać. I jeśli nawet przestaną wam pomagać, będziecie natrafiali na różne niesprzyjające okoliczności, to nigdy się nie poddawajcie, tylko zawsze uparcie dążcie do celu, bo ostatecznie może być $1 000 000 do podziału. Warto próbować. Zresztą taką maksymą Dave'a Jewitta jest, że doskonałość jest wrogiem tego, co dostatecznie dobre. I myślę, że to sobie też warto wziąć do serca, że jeśli coś jest dość dobre, to już nie warto tego zmieniać i doskonalić. Jak wygląda nasze dzisiejsze rozumienie tego obszaru poza orbitą Neptuna? Otóż tutaj widzicie wykres, na którym każda z kropek oznacza pojedynczy obiekt poza orbitą Neptuna. Oś X to jest wielka półoś orbity, czyli odległość od Słońca mierzona w jednostkach odległości od Słońca, jaką ma Ziemia. Czyli na przykład 100 oznacza, że obiekty krążą średnio rzecz ujmując 100 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Natomiast na osi Y mamy wydłużenie orbity. I teraz wydłużenie równe 0 oznacza, że orbita jest kołem, natomiast większe wartości oznaczają coraz to większe wydłużenie orbity. I teraz widać, że wcale nie ma tam chaosu. Widać, że ten obszar jest bardzo ciekawie zorganizowany. Widać, że są miejsca, gdzie obiektów jest więcej, są miejsca, gdzie obiektów jest mniej. Swoją drogą ten pierwszy odkryty obiekt jest tutaj oznaczony dużą zieloną kropką, natomiast czerwona kropka oznacza Plutona. Tak, proszę Państwa, po odkryciu tej ogromnej liczby obiektów za orbitą Neptuna
Niektóre z nich okazały się być bardzo duże. Nagle okazało się, że Pluton w zasadzie nie wyróżnia się niczym specjalnym i dlatego w 2006 roku uznano, że już nie będziemy go nazywać planetą. Chociaż z punktu widzenia nauki to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. To, co jest ważne z tego opisu, to to, że Pluton po prostu należy do tego grona obiektów pozaneptunowych, tak jak wiele innych ciał. Werdykt komisji przyznających zarówno nagrodę Shao, jak i nagrodę Kavli mówił, że ten obszar poza orbitą Neptuna, to dokładnie przeczytam, jest archeologicznym skarbem, który jest tak stary jak cały Układ Słoneczny, więc jakby doniosłość tego odkrycia nie polegała tylko na tym, że wiemy, że krążą tam jeszcze jakieś obiekty, tylko obszar pozaneptunowy jest tak naprawdę takim niemym świadkiem fascynującej historii i niezwykłej architektury Układu Słonecznego. I teraz te dwie własności, czyli tą niezwykłą historię oraz fantastyczną architekturę Układu Słonecznego, spróbujmy wyciągnąć z obszaru pozaneptunowego. Zacznijmy od bardzo śmiałego pytania. Czyli czy w Układzie Słonecznym istnieje gdzieś jeszcze jakaś odległa planeta, o której do teraz nie wiemy? I mam tu na myśli prawdziwą planetę, większą i cięższą niż Ziemia, a nie powiedzmy takiego Plutona. Więc do niedawna wydawało się, że raczej nie ma takiej planety, ale coraz dokładniejsze rozumienie obszaru poza orbitą Neptuna pokazuje, że jednak są bardzo poważne przesłanki, że taka planeta może istnieć. Wróćmy do naszego wykresu. Jeżeli teraz usuniemy z tego wykresu wszystkie obiekty, które czasem zbliżają się do Słońca nieco bardziej niż Neptun, to uzyskamy taki oto obraz. Bardzo, bardzo taki wyraźny łuk układają się te punkty. I jeżeli teraz zmienimy oś Y na troszeczkę inny parametr orbity, który mówi nam co nieco o jej ustawieniu kątowym, wówczas dostaniemy taki oto wykres. Może nie będę wnikał w szczegóły, czym dokładnie jest ten parametr orbity, ale to, co jest niezwykle istotne w tym wykresie, to to, że obiekty krążące najdalej od Słońca zdają się przyjmować taką dość konkretną wartość tego parametru, zbliżoną do zera, natomiast obiekty krążące bliżej Słońca są rozrzucone po całym tym wykresie. W 2014 roku dwóch astronomów, Scott Shepard i Chad Trujillo, zwrócili uwagę na ten fakt po raz pierwszy. Są to swoją drogą byli studenci Dave'a Jewitta i zaproponowali, że może być to związane z obecnością dużej, nieznanej jeszcze planety w Układzie Słonecznym, której masa może przekraczać 10 mas Ziemi. Więc mówimy tutaj o naprawdę poważnym obiekcie. Dwa lata później astronomowie z Caltech przeanalizowali orbity tych najodleglejszych obiektów pozaneptunowych i doszli do wniosku, że one rzeczywiście bardzo konkretnie układają się w przestrzeni. Następnie użyli niezwykle zaawansowanych symulacji komputerowych, które pokazały, że z takim układem orbit w przestrzeni możemy rzeczywiście mieć do czynienia, jeżeli gdzieś daleko od Słońca krąży jakaś duża planeta. Nazwano ją planetą numer 9 po prostu, z braku jeszcze lepszej nazwy, no i z braku odkrycia jak dotąd. W każdym razie była to bardzo silna przesłanka, że taka planeta może istnieć. Okazało się również, że w pasie, w tym obszarze pozaneptunowym krążą również obiekty, których orbity są nachylone niemal pod kątem prostym do płaszczyzny, w której poruszają się planety, a oprócz tego orbity te mają, przybierają taki specyficzny kąt względem tej domniemanej nowej planety, co dodatkowo wzmocniło przekonanie astronomów, że faktycznie może tam krążyć jeszcze jakaś planeta. Później odkryto kolejne obiekty
które nazywamy ekstremalnymi obiektami pozaneptunowymi, bo one krążą, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo daleko od Słońca. I generalnie widać cały czas, że te orbity układają się w bardzo konkretny sposób. Jedna wyłamuje się z tego schematu, ale to także zgadza się z symulacjami komputerowymi, tłumaczącymi taki rozkład orbit obecnością nieznanej planety. Na niedawnej konferencji w Pasadenie przedstawiono dalsze dowody na to, że istnieje taka nieznana planeta. Jednym z nich na przykład jest nachylenie osi rotacji Słońca do płaszczyzny planet. Wydawałoby się, że nie ma to nic wspólnego z jakąś nieznaną planetą, ale fakt jest taki, że oś rotacji Słońca z nieznanych do końca przyczyn jest nachylona do płaszczyzny, w której poruszają się planety pod kątem 6 stopni. 6 stopni to bardzo mało, ale nie jest łatwo pochylić coś tak wielkiego jak Słońce. I okazuje się, że jednym z powodów, jednym z mechanizmów, które może coś takiego wyjaśnić, jest właśnie odległa planeta. Są także inne możliwe wyjaśnienia, ale odległa planeta jest jednym z nich. Seria Bliżej Nauki charakteryzuje się tym, że czasem padają tutaj przepowiednie, które się sprawdzają. Otóż około rok temu odbył się tutaj wykład Patryka Macha na temat czarnych dziur i Patryk Mach przewidział, że być może niedługo zostaną odkryte fale grawitacyjne i rzeczywiście zostały bardzo niedługo później odkryte. Więc mnie wydaje się, że bardzo niedługo usłyszymy o odkryciu nowej, bardzo dużej planety w Układzie Słonecznym, która krąży tak daleko, że jak dotąd pozostaje nieznana. Pozostając w tym obszarze pozaneptunowym, zastanówmy się teraz, jaka jest tak naprawdę kolejność planet od Słońca i czy zawsze była taka, jaką wszyscy znamy. Więc wracając do naszego podstawowego wykresu, okazuje się, że ten bardzo specyficzny rozkład orbit obiektów poza orbitą Neptuna może być wyjaśniony przez bardzo burzliwy epizod w historii Układu Słonecznego. W ten sposób tłumaczy to tak zwany model nicejski. Ja teraz pokażę Państwu film, który ilustruje główne wyniki tego modelu nicejskiego. Więc tu mamy orbitę Jowisza, tu mamy orbitę Saturna, proszę Państwa, tu mamy orbitę Neptuna, czyli coś się nie zgadza, i tu mamy orbitę Urana, czyli jeszcze bardziej się nie zgadza. A tutaj mamy dysk takich lodowych planetoid pierwotnych. I teraz przez długi czas nic się nie dzieje, tutaj licznik pokazuje nam miliony lat, aż w pewnym momencie około 800 milionów lat od chwili startu wszystko wybucha. Z punktu widzenia dynamiki oczywiście. Proszę Państwa, teraz kolejność planet od Słońca zgadza się z tym, co znamy. Patrzmy jeszcze raz. Tu mamy na początku orbitę Neptuna, a tutaj Urana. Neptun, Uran. Otóż model nicejski przewiduje, że gdy Układ Słoneczny był już dobrze uformowany, niecały miliard lat po jego powstaniu, doszło w Układzie Słonecznym do prawdziwej katastrofy. Mianowicie orbity Jowisza i Saturna nieustannie się zmieniały na skutek oddziaływania grawitacyjnego z tymi mniejszymi ciałami, z tymi pierwotnymi planetoidami. I na skutek tych zmian doszło w pewnym momencie do takiego oto zjawiska. Na dwa obiegi wokół Słońca i Jowisza Saturn wykonywał dokładnie jeden obieg wokół Słońca. To sprawiało, że w bardzo regularnych odstępach czasu siły grawitacyjne Jowisza i Saturna w taki bardzo regularny sposób zaburzały ruch wszystkich ciał w Układzie Słonecznym. Doszło w ten sposób do zjawiska rezonansu i w krótkim czasie ta destabilizująca siła Jowisza i Saturna dokonała tej wielkiej katastrofy, w wyniku której Neptun mógł się zamienić z Uranem miejscami.
Wprawdzie są jeszcze inne wyjaśnienia, to, które pokazałem, jest tylko jednym z możliwych, ale drogie dzieci, jeśli kiedyś pani w szkole zapyta was, jaka jest kolejność planet od Słońca, to możecie spokojnie odpowiedzieć, że to zależy kiedy, bo dawno temu mogła być inna niż znamy ją wszyscy w chwili obecnej. Spójrzmy teraz na Układ Słoneczny z perspektywy kilku tysięcy znanych nauce układów planetarnych wokół innych gwiazd. Swoją drogą zadziwia mnie to, że znamy, tak jak mówię, wiele, wiele planet wokół innych gwiazd, a nie jesteśmy do końca jeszcze pewni liczby planet w naszym własnym układzie. Bierze się to z tej bardzo silnej zależności jasności planety od odległości od Słońca. W każdym razie popatrzmy, jak nasz układ przedstawia się na tle innych układów planetarnych. Otóż na tym wykresie, na osi X, mamy podobnie jak poprzednio średnią odległość od macierzystej gwiazdy. Natomiast tutaj mamy masę planety w jednostkach masy Ziemi. Czyli 1 to oznacza planety, które mają taką samą masę jak Ziemia. 10 to są planety 10 razy cięższe niż Ziemia i tak dalej. Różne kolory oznaczają planety odkryte przy pomocy różnych technik, ale nie jest to w tym momencie bardzo istotne. Natomiast na czarno zaznaczono znane planety w Układzie Słonecznym. Teraz jak wam się wydaje, czy nasz Układ Słoneczny jest typowy, czy jest nietypowy, patrząc na ten wykres? Słucham. Jest jaki? A dlaczego nietypowy? Bardzo dobrze. Jak masz na imię? Jeszcze raz? Więc Madzia powiedziała, że nasz Układ Słoneczny jest nietypowy, bo ma inne rozłożenie planet. To jest bardzo niebagatelny fakt. Brawo, Madzia. Rzeczywiście, najcięższe planety w naszym Układzie, czyli Jowisz i Saturn, krążą dość daleko od Słońca. Natomiast w innych układach mamy bardzo dużą liczbę bardzo ciężkich, wielkich planet, które krążą wokół macierzystych gwiazd, bardzo, bardzo blisko, nawet bardziej bliżej niż 10 razy bliżej niż Ziemia, czyli bliżej niż Merkury. Tutaj Merkurego nie ma, ponieważ jest poniżej skali. Te planety nazywa się gorącymi Jowiszami. Jowiszami, ponieważ mają masę porównywalną do Jowisza. Jowisz ma masę 300 mas Ziemi, czyli właśnie byłby gdzieś w tej grupie. Ale gorącymi, dlatego że krążą niezwykle blisko planet macierzystych. Przepraszam, gwiazd macierzystych. I teraz ważnym pytaniem było, dlaczego tak jest? Dlaczego nasz Układ Słoneczny jest taki nietypowy? Dlaczego nasz Jowisz krąży tak daleko, a nie tak blisko? Z odpowiedzią na to pytanie przyszedł inny model komputerowy. To jest tak zwany model wielkiej zawrotki. Na tym rysunku widzicie Państwo orbity znanych planet i zobaczycie zaraz, tutaj mamy Jowisza, tutaj mamy Saturna, a tutaj mamy dwie najdalsze planety. I teraz zobaczycie Państwo, co się dzieje z tymi planetami w trakcie, jak następuje ewolucja Układu Słonecznego. Dodam, że jest to bardzo wczesny Układ Słoneczny, dużo wcześniejszy niż model nicejski, który zaprezentowałem wcześniej. Tutaj Układ Słoneczny ma, to jest ewolucja Układu Słonecznego, kilkaset tysięcy lat po powstaniu Jowisza, gdy planety krążą jeszcze w pierwotnym dysku gazowym, z którego uformowało się Słońce i właśnie planety. Także tutaj jakby cofamy się w czasie jeszcze przed okres, którym zajmował się model nicejski. Zobaczmy, co się dzieje. Jowisz bardzo szybko kieruje się ku wnętrzu Układu Słonecznego, a potem nagle Saturn do niego dobija i obie planety oddalają się na bezpieczną odległość. Jak widzicie, Jowisz rzeczywiście miał ochotę zostać gorącym Jowiszem, ale coś mu nie wyszło. Spójrzmy na ten film jeszcze raz, prawda? Jowisz się przybliża, Saturn do niego dobija i wszystko się rozszerza.
Natomiast bardzo blisko Słońca pozostaje taki ściśnięty dysk pierwotnych planetoid. To właśnie z tego dysku, już po wielkiej ucieczce Jowisza i Saturna, powstał Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Żeby lepiej zobaczyć, co dokładnie działo się z planetami, spójrzmy na ten schemat. Więc umówmy się, że tutaj mamy rok zero, czyli jest to rok, w którym Jowisz osiągnął swoją całkowitą masę, którą znamy obecnie. W tamtym czasie Saturn jest jeszcze bardzo mały. Jowisz stopniowo przesuwa się w kierunku wnętrza Układu Słonecznego, natomiast Saturn zostaje prawie tam, gdzie się narodził i stopniowo nabiera masy. W pewnym momencie, i to jest bardzo istotne, około 100 tysięcy lat po powstaniu Jowisza, Saturn osiąga masę równą 60 masom naszej planety. I wtedy dzieje się coś niezwykłego. W pewnym sensie zrywa się z uwięzi i podąża za Jowiszem z prędkością 10 razy większą niż ta, z którą poruszał się Jowisz w kierunku Słońca. Oczywiście nie mówimy tutaj o ruchu na wprost, tylko o zacieśnianiu się orbit. W pewnym momencie dwie planety znalazły się bardzo blisko. Jowisz orbitował wtedy wokół Słońca w odległości 1,5 razy większej niż Ziemia, a Saturn niż obecnie Ziemia oczywiście, a Saturn w odległości 2 razy większej niż obecnie Ziemia. Także te planety były nie dość, że blisko siebie, to jeszcze bardzo blisko Słońca. W taki układ orbitalny sprawiał, że na dwa obiegi Jowisza wokół Słońca na dwa obiegi Saturna wokół Słońca Jowisz wykonywał 3 obiegi, więc znowu doszło do zjawiska rezonansu i właśnie to zjawisko w połączeniu z faktem, że były tu jeszcze drobniejsze ciała, czyli takie pierwotne planetoidy, to zjawisko spowodowało, że doszło do gwałtownego cofnięcia się tych planet. Wyjaśnia to w naturalny sposób, dlaczego w naszym Układzie Słonecznym nie ma gorącego Jowisza. Otóż dlatego, że był Saturn, który w pewnym momencie chwycił Jowisza za rękaw i powiedział: wracamy. Wyjaśnia to także dokładnie, dlaczego planety wewnętrzne, czyli Merkury, Wenus, Ziemia i Mars, mają takie masy, jakie mają. Także wydaje się to być bardzo, bardzo ciekawym, bardzo prawdopodobnym wyjaśnieniem. Na koniec naszego odkrywania tego nieznanego oblicza Układu Słonecznego zastanówmy się jeszcze, czy komety i planetoidy tak naprawdę bardzo się od siebie różnią. Więc standardowe wyobrażenie zawsze było takie. Planetoidy to są jakieś bryły skalne, które krążą gdzieś nad naszymi głowami i generalnie nic ciekawego się z nimi nie dzieje. Natomiast komety, było od dawna wiadomo, że posiadają dużo lodu i ten lód, nagrzany przez światło słoneczne, sublimuje, unosząc z powierzchni komety dużo pyłu. To sprawia, że komety niekiedy rozwijają bardzo długie, jasne warkocze, przez co bywają widoczne nawet gołym okiem, choć zdarza się to dość rzadko. Inną ważną różnicą pomiędzy planetoidami i kometami było to, że orbity tych ciał bardzo się między sobą różnią. Teraz opuszczamy już w naszych myślach ten zewnętrzny Układ Słoneczny i przyjrzyjmy się wewnętrznej części Układu Słonecznego. Tutaj mamy orbitę Jowisza, to jest to czarne kółko. Tutaj mamy orbitę Marsa, prawda, Ziemi, Wenus i Merkurego. I teraz te żółte okręgi, które tworzą coś w rodzaju precelka, to są orbity znanych planetoid. Myślę, że nie wszystkich, ale to nie ma większego znaczenia. Natomiast te krzywe niebieskie to są przykłady orbit komet. Już na pierwszy rzut oka widać, że te orbity bardzo się różnią. Co więcej, bardzo skomplikowane obliczenia komputerowe pokazały, że rzeczywiście
W żaden sposób nie da się zaburzyć orbity komety w taki sposób, żeby zaczęła udawać orbitę planetoidy, i nie da się również zaburzyć orbity planetoidy w taki sposób, żeby zaczęła udawać orbitę komety. Więc tutaj sytuacja była zupełnie jasna. Komety wyglądają inaczej niż planetoidy i mają inne niż planetoidy orbity, więc ludzie za bardzo się już nad tym faktem nie zastanawiali. Natomiast na tym wykresie są jeszcze takie trzy czerwone okręgi. Jak widać, przypominają one orbity, no właśnie, bardziej komet czy planetoid? Te trzy czerwone okręgi. Słucham? Komet. Ktoś ma inne zdanie? Słucham? Planetoid, no właśnie, tak. Dobra odpowiedź. Więc te czerwone okręgi zawierają się w tym obważanku orbit planetoid, więc są to typowe orbity planetoid. Natomiast to, co niezwykłe, to to, że należą te orbity do tych oto trzech ciał. Jak widać, mają one warkocze, a więc wyglądają jak komety. To jest niezwykle dziwna sprawa, że mamy planetoidy, które wyglądają jak komety. Pierwszy z tych obiektów został odkryty przez astronomów Elsta i Pizarro w 1996 roku i wydawał się na tyle dziwny, że na wszelki wypadek zaniechano dalszych badań. Za bardzo nawet nie wiadomo było, co z takim dziwolągiem robić. Natomiast w 2004 roku odkryto dwa kolejne obiekty, a jednocześnie okazało się, że ten obiekt Elsta i Pizarro po wielu latach nieaktywności, kiedy znowu zaczął się zachowywać jak planetoida, nagle znowu odbudował swój warkocz. Co ciekawe, od 1996 roku kometa Elsta i Pizarro wykonała dwa obiegi wokół Słońca i kiedy wróciła w to samo miejsce orbity, w którym była widoczna z warkoczem w 1996 roku, wtedy znowu warkocz się pokazał. Doprowadziło to Henry'ego Shea i Dave'a Jewitta, znowu Dave'a Jewitta, prawda, do sformułowania takiego postulatu, że w pasie planetoid rzeczywiście znajdują się także komety. Problem polegał na tym, że lód na planetoidach nie może się zbyt długo utrzymać, ponieważ w tych odległościach od Słońca jest na tyle duża temperatura, że taki lód bardzo szybko wysublimuje i przestanie tam być widoczny. Więc jak to możliwe, że po 4,5 miliarda lat od powstania Układu Słonecznego dalej, prawda, był lód w tych obiektach? Więc Shea i Jewitt stwierdzili, że może tak być, jeśli lód jest pod powierzchnią planetoidy, tam jest bardzo niska temperatura i jeśli planetoida zostanie uderzona przez jakiś inny obiekt kosmiczny, wówczas może powstać niewielki krater, no i na dnie tego krateru być może pojawi się lód, który wcześniej był pod powierzchnią. Jeśli teraz taki lód zostanie oświetlony przez Słońce, to planetoida może czasowo zachować się jak kometa. I to w zasadzie mógłby być już koniec tej opowieści zacierającej granice między kometą i planetoidą, gdyby nie to, że w 2010 roku odkryto kolejny bardzo dziwny obiekt w Układzie Słonecznym. On się nazywa P2010A2 Linier. Obiekt ten posiada orbitę taką samą jak planetoidy. Posiada także warkocz. Więc zgodnie z tym, co już sobie powiedzieliśmy, uznano go automatycznie za taką kometę pasa głównego, taką jak te poprzednie. Jednak do akcji wkroczył znowu David Jewitt, któremu to się nie podobało, a to dlatego, że obiekt ten różni się nieco od znanych wcześniej aktywnych planetoid. Mianowicie, po pierwsze, jego orbita jest w wewnętrznej części pasa planetoid, podczas gdy wszystkie poprzednie obiekty były odkryte w zewnętrznej części pasa planetoid. Wydawałoby się, że to jest taki niuans, który nikogo nie powinien interesować. Ale tak się składa, że w zewnętrznej części pasa planetoid krążą głównie obiekty bardzo prymitywne,
które powstały te 4,5 miliarda lat temu i mogły one rzeczywiście w czasie swojego powstawania zagarnąć troszeczkę lodu. Natomiast w wewnętrznej części pasa planetoid, tam gdzie krąży ten obiekt, spotykamy przede wszystkim planetoidy, które są stopionymi skałami. Teraz no, nikt nie spodziewa się odnaleźć lód we wnętrzu stopionej skały. Byłoby to bardzo dziwne. Co więcej, wydaje się, że tutaj główny obiekt jest nieco oddalony od warkocza. I tak to wygląda na tym zdjęciu, jakby warkocz był holowany na takiej, jakby na takiej linie przez główny obiekt. No komety tak nie wyglądają, aktywne planetoidy też tak nie wyglądają. To jest ewidentnie coś bardzo dziwnego. Więc Dave Jewitt poprosił o czas obserwacyjny na teleskopie Hubble'a i uzyskał przy pomocy teleskopu Hubble'a to właśnie spektakularne zdjęcie. Tutaj widać, że główny obiekt rzeczywiście jest oddalony od tego warkocza, a sam warkocz ma taki bardzo dziwny kształt, tutaj jakby przypominał literę X. Okazało się, że taki obiekt nie może być wyprodukowany przez sublimację lodu, taką, która odpowiadała za warkocze w innych planetoidach. Jedynym możliwym wyjaśnieniem było to, że ten konkretny obiekt spotkała jakaś kosmiczna katastrofa. Nie było jasne, co to za katastrofa, ale rozważano dwie możliwości. Jedną była kolizja z innym ciałem, a drugą możliwością było to, że obiekt ten wirował w tak dużym tempie, że jego własna rotacja doprowadziła do jego uszkodzenia i wyrzucenia w przestrzeń takiej dużej ilości kosmicznego gruzowiska. Ponieważ to pytanie, dlaczego planetoida się rozpadła, pojawiało się później również w przypadku innych obiektów i nie było jasne, czy są to kolizje, czy są to rozpady na skutek szybkiej rotacji. Tutaj w Krakowie rozpoczęliśmy program badania takich ciał. Naszym celem było mierzenie tego, jak szybko wirują wokół własnej osi. No bo jeżeli chcemy sugerować, że obiekty rozpadają się na skutek szybkiej rotacji, to dobrze byłoby wiedzieć, jak tak naprawdę szybko one rotują, a wcześniej te pomiary były niezwykle rzadkie. Udało nam się na nasze cele uzyskać czas obserwacyjny na bardzo dużych teleskopach naziemnych, a także na teleskopie Hubble'a. Tak naprawdę to był pierwszy przypadek w historii, kiedy NASA przyznała bardzo cenny czas teleskopu Hubble'a na badania kierowane przez Polaka. Najciekawsze wyniki, które nam się udało uzyskać, pokażę za chwileczkę, a teraz jeszcze króciutko powiem o metodzie badawczej, którą stosujemy. Otóż ta metoda jest niezwykle prosta. Tutaj mamy model planetoidy, która obraca się wokół własnej osi. Teraz jak widzicie, w trakcie obrotu zwraca ku nam stale inną swoją część i dlatego zmienia się nieustannie jej przekrój poprzeczny. Z tego powodu zmienia się także ilość światła, które odbija ta planetoida i w efekcie na jeden pełny obrót mamy dwa maksima jasności i dwa minima jasności. Więc badając zmienność blasku tych obiektów, możemy wyznaczać tempo ich wirowania. Na pierwszy ogień poszła planetoida P2012F5. Było o niej wiadomo, że wyrzuciła nagle pył ze swojej powierzchni w połowie 2011 roku bez dającej się jednoznacznie określić przyczyny. To znaczy, mogła być to kolizja z innym ciałem, ale mogło być to też spowodowane szybką rotacją obiektu. I faktycznie udało nam się przy pomocy teleskopu Keck'a zmierzyć tempo jej wirowania. Tutaj widzicie Państwo, jak się zmienia jej blask w czasie naszych obserwacji. Teraz odległość między dwoma kolejnymi maksimami wynosi nieco ponad 3 godziny. Okazuje się, że ten obiekt wiruje tak naprawdę bardzo szybko. Otóż jest to najszybciej wirująca aktywna planetoida i nawet jeśli wliczymy do tego klasyczne komety, to
właśnie żadna kometa ani żadna aktywna planetoida nie wiruje szybciej niż ten obiekt. Co więcej, na zdjęciu uzyskanym teleskopem Kecka udało nam się także odkryć fragmenty tego obiektu. Więc są to bardzo silne przesłanki za tym, że katastrofa, która spotkała ten obiekt, miała związek z jego szybką rotacją. Ponieważ te wyniki okazały się bardzo istotne, gdyż jest to pierwszy obiekt w Układzie Słonecznym, który uległ rozpadowi ze zmierzonym tempem wirowania, uzyskaliśmy także czas na teleskopie Hubble'a, o czym chwilkę temu wspomniałem, i pierwsze obserwacje odbyły się ubiegłej zimy. Te pierwsze obserwacje dały niezwykle ciekawe rezultaty, dlatego NASA przyznała nam jeszcze więcej czasu na teleskopie Hubble'a, tak żebyśmy mogli obserwować ten obiekt również w 2017 i w 2018 roku. Więc co takiego ciekawego uzyskaliśmy z tych pierwszych obserwacji? Otóż przede wszystkim okazało się, że zarówno ciało macierzyste, jak i te drobniejsze fragmenty mają się bardzo dobrze. I to jest tak naprawdę świetna wiadomość, ponieważ jedyna planetoida znana nauce, która się rozpadła, która nazywała się P2013R3, krótko po rozpadzie zaniknęła bez śladu. Natomiast nasz obiekt, półtora roku po wcześniejszych obserwacjach, okazało się, że ma się bardzo dobrze. Co więcej, okazało się, że te fragmenty to są obiekty tak naprawdę punktowe, one nie mają własnych warkoczy, tak jak fragmenty tego obiektu, nic tam się specjalnie nie dzieje. Więc to pokazuje, że tak naprawdę obiekty te są nowo narodzonymi małymi planetoidami. A to z kolei oznacza, że to, na co patrzymy na tym zdjęciu, to jest tak naprawdę nowo powstała rodzina planetoid. I teraz tak, rodziny planetoid znane były nauce już dużo wcześniej, ale wszystkie, nawet te najmłodsze, liczyły sobie przynajmniej setki tysięcy albo i miliony lat. Czyli mieliśmy do czynienia z obiektami, które powstały bardzo dawno temu. Natomiast ta rodzina planetoid uformowała się dosłownie parę lat temu. Więc mamy do czynienia z czymś takim, jakbyśmy gdzieś w afrykańskim buszu znaleźli małego dinozaura, który właśnie wyskoczył z jajka. Tym właśnie dla badań Układu Słonecznego jest ten obiekt. Wokół głównego ciała widzimy również jakieś dodatkowe obiekty, ale w tym momencie nie jesteśmy jeszcze pewni, czy te obiekty są rzeczywiste, czy są to po prostu jakieś artefakty. Myślę, że w tym momencie postawię kropkę. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do zadawania pytań. Słucham.